Koniec klamr zbliża się wielkimi krokami. A dzisiaj na scenie mogliśmy obejrzeć minimalistyczny spektakl Teatru Krzyk oraz toruńską grupę improwizacyjną Teraz. A kto tutaj siedzi? A my! Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan Marek Kościółek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Marku, przed chwilą mogliśmy obejrzeć pana spektakl i muszę to powiedzieć, chociaż to będzie kompletny brak obiektywizmu, że spektakl był genialny. I jestem ciekawa, ile pan daje wolnej ręki aktorom, bo miałam wrażenie, że było dużo fragmentów improwizowanych. Znaczy, daję im dużo wolnej ręki, ale to dlatego, że jakby wiem, że jakby ufam. To znaczy, to zaufanie jest bardzo istotne i ważne, dlatego że ustalamy pewne rzeczy, rozmawiamy o sytuacjach i mamy ramy tego spektaklu i kręgosłup, który jest ustalony. Natomiast jakby zawsze im powtarzam, nie odbywajcie, bądźcie sobą. Nawet jeśli to jest aktorstwo pewnego rodzaju, to czerpcie z tu i teraz. Są sytuacje czasami na scenie, że trzeba coś zrobić. Trzeba coś wydać od siebie, nie? Czyli coś więcej. I tego się nie da przewidzieć. Można sobie ustalić wszystko od początku do lat. Ale to jest teatr. On ma swoje prawa też. I myślę sobie, że tutaj to zaufanie jest bardzo istotne i ważne, że jeśli ludzie się czują ze sobą, a oni się czują bardzo mocno, to będą czujni na siebie. I ta czujność będzie im pozwalać przekraczać pewnego rodzaju ramy, granice, ale będą to kontrolować. Często też Państwo, jako Teatr Krzyk, jesteście określani bardzo energiczną grupą. Jestem ciekawa, czy Pan się utożsamia z tą opinią? Znaczy, no to już prawie 15 rok idzie tego naszego zadziejstwa teatralnego. Na pewno pewnego rodzaju energia, która gdzieś tam się wytwarza, ona istnieje i jest ważna, natomiast ona się zmienia. Znaczy, ta energia jest też czasami po prostu ciszą i milczeniem, myślę sobie, wycofaniem, także jakąś rozmową, ale na pewno ona jest szczególnie nacechowana, kiedy przeprowadzamy warsztaty teatralne, więc jakby chodzi o wytworzenie pewnego rodzaju z ludźmi jakiejś wspólnej energii. A czym jest dla Państwa ryzyko? Bo na przykład dzisiaj mogliśmy zobaczyć w sumie parę niebezpiecznych scen, na przykład jak Mateusz podnosił Lenę na tych dwóch skrzyniach ustawionych na sobie. Myślę sobie, że ryzyko jest wkalkulowane też w naszą robotę, to znaczy ono oczywiście nie jest jakimś ryzykiem, które skłaniałoby do opinii, że jesteśmy wariatami. Czasami jesteśmy pozytywnie szaleni i to szaleństwo ma swoją jakąś wagę. Coś w tym jest takiego. Wydaje mi się, że ryzyko artystyczne polega na tym, że czasami trzeba je podjąć, myślę sobie. I ono oczywiście jest na pewnych granicach, pewnych niuansach, takie, kiedy widz dostaje coś, co może być pewnego rodzaju dyskomfortem, ale to ryzyko jest bardzo istotne i ważne w poszukiwaniach artystycznych, teatralnych. Sobie myślę, że bez tego ryzyka nie byłoby spektakli, które wymagają od nas jakiegoś takiego zaangażowania więcej niż na od A do Z jakiegoś tam ram. Myślę, że wymaga to trochę poszukiwań własnych, więcej. I nie ukrywam, że czasami ono jest. To ja chciałam panu bardzo podziękować za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia. Też mam nadzieję. Dziękujemy bardzo. A już 7 dnia festiwalu zapraszam na spotkanie z Teatrem Biuro Podróży.